Mateusz. Ala Jaworska z 8C podstawówki czuje się bardzo źle. Dziewczyna ma astmę, ale nie zażywa leków, bo uznała, że to właśnie chemia w nich zawarta jej szkodzi. No dobrze. Pani Gruszka powiedziała mi, że dzisiaj macie mieć powtórkę i krótką kartkubeczkę. No, więc proszę wyciągnąć. Kur. Słucham, co chciałaś powiedzieć? Kurka wodna. Brawo. Brawo za znajomość Witkacego. Kochani, nie panikujcie, kartkówka będzie łatwa. Zresztą, kto uważał na poprzedniej lekcji, nie będzie miał z tym żadnych kłopotów. Proszę pani, bo Zalma chyba nie jest najlepiej. Ala? Co się dzieje? Gdzie masz inhalator, dziecko? Weź. Został gdzieś w kurtce. Jak to w kurtce? Tosia, to biegnij po niego. Chodź, chodź dziecko do pani higienistki. Słuchajcie, ja zaprowadzę Alę do higienistki. Zostańcie na swoich miejscach, ktoś zaraz do was przyjdzie. Chodź, Alu. Proszę cię, oddychaj, dziecko. Pomalutku, przez nos, głęboko. Głęboko, nigdzie się nie spieszymy. Tylko spokojnie, niczym się nie denerwuj. Ala jest przerażona. Coraz trudniej jest jej złapać oddech i boi się, że się udusi. Przez nos, głęboko. I powoli, powoli, powoli. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, co się dzieje? Ale miała taka... Chodź. Faktycznie słychać swisty w oddechu. A gdzie jest inhalator? Właśnie koleżanka poszła go szukać, bo go nie miała przy sobie. No strasznie wysokie tętno. Jak nie znajdziemy inhalatora, to zaraz musimy wzywać pogotowie. O, szybciutko. I przynajmniej dwa wdechy. Raz. I jeszcze raz, dlaczego, tak jest. Dlaczego Ala nie miała tego inhalatora przy sobie? Bo, proszę pani, my chciałyśmy żyć bez chemii. Słucham, co ty to za bzdury mówisz, Tosia? To nie do końca wina Tosi. To Kasia powiedziała, że chemia mnie tylko dodatkowo zatruwa. Ala, przecież ty jesteś chora, dziecko. Nie możesz tak po prostu odstawić leku. A gdyby ten atak zdarzył się nie w szkole, tylko na ulicy, to co wtedy? No przecież mogłoby dojść do tragedii, rozumiesz to? Wiem, pani profesor. Masz telefon do Kasi? Tak. Możesz wybrać numer? Jest już. Lepiej? Naprawdę macie takie pomysły, że... Oj, dziewczyny. Kasiu? Kasiu, możesz podejść pod gabinet pani higienistki? Tak, teraz. Bardzo proszę. Dziękuję. Nigdy w życiu nie byłam taka przerażona. Myślałam, że umrę. Może Kasia się teraz na mnie obrazi. No ale trudno. Wolę być mało popularna, niż się udusić.